Hej, w tym poradniku do Adobe Premiere Pro pokażę Ci, jak możesz zrobić animację tekstu wykorzystując planszę Matte. Zapraszam do oglądania. Ok, zanim przejdziemy do programu, wytłumaczę Wam, na czym polega tak zwane właśnie Matte, bo będzie kilka poradników wykorzystujących ten efekt, więc ważne, aby wszystko było jasne. Działa to w taki sposób, że jeśli mamy nasz tekst i chcemy zrobić w nim jakąś modyfikację, jakieś przycięcie, ścięcie, czy jakąś bardziej taką zaawansowaną animację, nie wykorzystując masek, to korzystamy z tak zwanych Matte, za pomocą których uzyskujemy na przykład efekt cięcia tekstu, czy na przykład tekstu, który się pojawia z jakiejś niewidzialnej po prostu boksu, planszy, która go przykrywa. Jest to plansza, która wygląda po prostu jak płachta koloru, zwykły solid z kolorem, który może mieć jakiś obojętnie kolor w tej metodzie, bo to jest metoda alfa i ona polega na tym, że bierze kanał kolorystyczny. Jak wiemy, kolor składa się, informacja jakiegoś projektu, programu, pliku, wektoru składa się z RGB tak zwanego, czyli z trzech kanałów kolorystycznych, ale składa się też z czwartego kanału, który nazywa się alfa i on odpowiada za przezroczystość. Więc jeśli mamy solid na 100% przezroczystości, czyli on nie jest przezroczysty, metodą alfa i za pomocą tego możemy właśnie robić to, że ten tekst jest wycinany. Oczywiście tego solidu czarnego nie widzimy w nagraniu, on nam służy tylko do tego, aby wziąć informacje do nagrania. Mamy też drugą metodę, za pomocą której możemy robić ciekawsze efekty, czyli znowu mamy nasz tekst, zwykły tekst, no i byśmy chcieli uzyskać jakiś ciekawy efekt, na przykład animacji, jakiegoś tam szumu, który wpada w ten tekst, jakiegoś dymu i uzyskać mniej więcej taki efekt. Takie efekty możemy uzyskać za pomocą metody też Matte, tylko za pomocą metody Luma. Metoda Luma polega na tym, że nie bierze kanału alfa, czyli kanału tak, że pokazuje nam tutaj, gdzie jest materiał, bo byśmy w ogóle teraz tekstu nie widzieli. Metoda Luma polega na tym, że bierze nam od białego do czarnego. Białe punkty to są punkty, jeśli możemy oczywiście odwrócić to. Czyli w pierwszym scenariuszu białe punkty to są punkty, które widzimy, szare to są punkty przejścia przezroczystości, czyli na przykład w takiej szarości mamy tam 80%, w tej ciemniejszej mamy 30%, czyli za pomocą tego nie mamy takiego twardego cięcia, że mamy po prostu cięcie jest albo nie ma, tylko mamy biel, czyli jest szarości, czyli coś przenika, zanika i przechodzi do czarnego koloru, gdzie akurat w tym wypadku nigdzie nie widzimy. Możemy też to odwrócić, czyli typowy invert i za pomocą tego zrobić, że na przykład w bieli nic nie widzimy, a w czerni właśnie widzimy, a szarości zachowują się tak samo. No jak widzicie, tutaj mamy tekst schowany pod to i za pomocą tego możemy stworzyć taki tekst. Więc to tyle z wyjaśnienia, możemy teraz uciekać do Premiera, bo mam nadzieję, że już wszystko jasne. Więc zobaczmy sobie na pierwszej animacji tekstu, będzie ich kilka w najbliższych poradnikach, jak to działa. Więc stworzymy sobie jakiś nowy tekst za pomocą ikonki T, klikamy na nasz ekran, no i wpisujemy tekst, jaki chcemy, czyli na przykład napiszmy sobie tutorial. Odpalmy sobie window, który nazywa się Essential Graphics i przenieśmy sobie go do miejsca, gdzie jest nam po prostu wygodniej na nim pracować. Wybieramy edit, zaznaczamy nasz tekst, wyśrodkowujemy go. Możemy też zmienić font, jeśli nas nie satysfakcjonuje. Ja będę korzystał z Dina Pro w tym poradniku i tyle nam wystarczy z naszego tekstu. Możemy sobie skrócić go jak bardzo chcemy. Ja na przykład chcę, aby sam tekst trwał 3 sekundy, więc załóżmy, że skrócę go sobie do 3 sekund i przesunę sobie w lewo, aby wszystko było jak najlepiej widoczne. Więc mamy już nasz tekst gotowy. Teraz musimy sobie właśnie przygotować wspomniane Matte'y. Możemy je przygotować korzystając z miejsca, gdzie wrzucamy nasze wszystkie pliki, klikamy drugim przyciskiem myszy, wybieramy New Item i wybieramy na przykład kolor Matte, który może mieć jaki chcemy kolor. Uznajmy, że będzie miał w tym poradniku jakiś taki kolor i możemy go nazwać po prostu Matte cięcie. Taki Matte i dajemy go do naszego nagrania. Jak widzimy, objął nam nasze całe nagranie, a my chcemy zrobić taką animację, jak była w przykładzie. Czyli chcemy, aby ten tekst dzielił się na dwie części, więc musimy go zduplikować dwa razy. Na razie ten górny ukrywamy, albo nawet możemy go zostawić, bo zobaczymy dzięki temu, czy dobrze tniemy. I teraz w Effect Controls możemy tutaj manewrować pozycją tego mate'a, który tutaj mamy i on jest widoczny, tak aby był na środku, więc tniemy sobie na 0, to jest pierwszy mate, który nam zasłoni górę, duplikujemy go, dajemy na górę i teraz wcześniej było bodajże 405, więc moment cięcia kolejny powinien mieć 810 razy 2, zobaczmy sobie, czy się zgadza, chyba się zgadza, ukryję sobie dolny, tutaj mamy mate na górze i kryjmy sobie ten, więc mamy teraz taki mate. Ok, więc teraz ten mate możemy z tym tutkiem zrobić, możemy sobie zmienić kolor, aby nam się nie myliło i ten mate z tym tutkiem, aby nam też się nic nie myliło. Ukrywamy na razie górne warstwy i zostajemy przy dolnej. Na nasz tekst przerzucamy teraz efekt, który służy nam właśnie do aplikowania tego mate'u. Z panelu efekt wybieramy coś takiego, co nazywa się Track Matte i przerzucamy to na nasz tekst, wybierając teraz opcję, która tutaj nam się pojawiła. Composite Using, mamy Matte Alpha, czyli bazujemy na kanale Alpha teraz tylko i wybieramy sobie track, gdzie jest nasz Matte, czyli u nas w Video 2. Ważne jest to, że te wszystkie animacje robić na przykład w subsekwencjach, czy w innych sekwencjach niż jest wasz film, bo on będzie bazował właśnie na trackach, więc warto to sobie oddzielić na osobne kompozycje, ale do tego możemy przejść pod koniec, wrzucę jakiś gradient i zobaczymy, jak to działa. Mamy na razie nasz dolny tekst przycięty, możemy teraz to wyłączyć i skupić się na górnym tekście, przerzucamy Track Matte na tutorial i zrobimy tak samo, tylko bierzemy teraz Matte z Video 4. Jak teraz damy widoczność dolnego, to możemy zobaczyć teraz, że mamy nasz cały tekst, ale jak teraz górą poruszymy w dół czy w górę, to widzimy, że porusza nam się tylko fragment naszego tekstu. Ok, więc teraz musimy to sobie jakoś zanimować, więc chodźmy na przykład na 12 sekundę i dajemy sobie position zegarek na tutorial i tak samo na tutorial w drugim tekście dajemy sobie zegarek na position. Idziemy teraz na początek i teraz ten tekst dolny dajemy trochę na dół, mniej więcej. Mamy 4,5, więc załóżmy, że damy go sobie o 50, więc będzie 455. Ważne jest to, aby te wartości były takie same, dzięki temu jakby animacja będzie miała takie same tempo. No i tu minus 50, to mamy 355. No i dzięki temu teraz mamy moment, że tutaj nam się jest jakby otwarte i tutaj nam się zamyka nasz tekst. No ale my chcemy to zrobić na odwrót, więc musimy sobie teraz te keje tutaj przenieść z powrotem. Tak, aby właśnie początek był na początku i potem ten tekst nam się otwierał. No ale się otwiera nam tak zwykle, więc musimy teraz wybrać tutaj Temporal Interpolation Out, Temporal Interpolation In i tak samo robimy na tym drugim tutku. Wybieramy sobie Out, aby złagodzić animację, a na końcu wybieramy sobie Temporal In. No i teraz możemy sobie rozszerzyć tą pozycję i tutaj sobie zanimować w graph editorze, jak ta animacja będzie wyglądała, czy łagodno, czy niełagodno. Ja zostanę przy tym standardzie, ale wy możecie z tymi wąskami tutaj sobie przesuwać i robić, na przykład na początku jest wolno, a potem jest szybko. No widzimy teraz różnicę między jednym a drugim tutaj w podglądzie, jak to wygląda i drugi byśmy musieli zrobić w ten sam sposób. No ok, więc idziemy teraz na tą klatkę, gdzie nam się kończy animacja i tutaj chcemy teraz dać inny tekst. Więc ja sobie zaznaczę w video track 5, aby wszystko było tutaj pokazane na trackach. No i tworzymy sobie nowy tekst, który chcemy sobie wpisać na środek. Więc załóżmy, że będzie już ten Krzysztof Dziewiątkowski, aby już się nie bawić z polskimi znakami, kopiowaniem. Zmniejszamy wielkość naszego tekstu. Możemy też grubość sobie ustawić jakąś inną, na przykład regula. No i teraz możemy sobie w Essential Graphics zaznaczyć nasz tekst i go wyśrodkować. Dzięki temu będzie idealnie na środku. No, przesunąłem teraz warstwę. Jak widzimy, jest idealnie na środku między naszym jakby tutorialem a tą przerwą. Teraz możemy sobie jeszcze ten tekst trochę zmniejszyć, bo widzę, że wielkość tego tekstu mnie nie zadowala w pełni, więc sobie zmniejszam trochę jego wielkość i znowu ją wyśrodkowuję. Teraz myślę, że jest w porządku, czyli mamy tutaj nasz tekst. Daję to sobie na sam początek, przycinam znowu na końcu ten tekst. No i mamy teraz coś takiego, no ale jak widzimy, nie ma tej animacji cięcia. No i możemy to również bardzo prosto zrobić za mate'ami, więc tworzymy, wchodzimy sobie w project i sobie przyciągamy mate, który już tak naprawdę tutaj mamy. Jego opacity możemy sobie teraz zmniejszyć na 100%. Ok, więc zmieniliśmy sobie opacity, aby widzieć lepiej to, co mamy pod spodem. No i teraz odklikamy sobie uniform scale, aby dopasować tą animację do tego, co mamy, czyli sobie trochę ją zmniejszamy. I tak samo tutaj dam sobie na przykład 50% albo nawet 75, aby to lepiej tutaj widzieć, i dopasowujemy sobie scale height tak, aby pasował nam tutaj z tą linią cięcia naszego tekstu. Jest to 13 klatka, więc tamta animacja trwa do 12 klatki, a więc tu cofnijmy. No i teraz mamy scale wide, więc sobie go zanimujmy i idziemy na początek i dajemy sobie 0. I teraz jak sobie puścimy, widzimy, że ta animacja działa. Nie to zanimowałem, więc sobie cofnę tutaj i to jest bodajże tak. No i teraz scale height sobie animujemy jednak. To sobie usuwamy. Zły zegarek kliknąłem, no i na zegarek dajemy sobie 0. Teraz powinno być dobrze. Teraz sobie puścimy. Zobaczymy, że coś mi ten weave cały czas na 0 height, pamiętajcie, nie na weave. Dzisiaj coś po prostu szerokość, chyba to znak, że jestem za gruby już. I widzimy teraz, że nam to się odkrywa, ale tak widzimy, że tutaj trochę nam się gubi. No, gubi się przez to, że jest inna animacja tych w mate'ach, więc musimy tak samo jak tutaj sobie wybrać out, a tutaj musimy sobie wybrać in, no i dzięki temu widzimy, że ta animacja zachowuje się już tak samo. Tniemy ją na końcu, aby nie trwała do końca. No i teraz na nasz tekst przerzucamy efekt, który już dobrze znacie. Nazywa się Track Matte Key, który używaliśmy. Dajemy na nasz tekst. Teraz wybieramy sobie video 6, tutaj gdzie jest nasz mate, no i na mate cięcie zwiększamy opacity, aby było wszystko widoczne. No i teraz jak widzimy, tekst nie widzisz na początku, dopiero potem wraz z tą animacją nasz tekst tutaj się pojawia. No i mamy teraz naszą animację tekstu gotową. No i to jest nasza jedna kompozycja. Teraz powinniśmy mieć jakąś drugą kompozycję, czyli stwórzmy sobie jakąś nową sekwencję, która będzie naszym filmem. Czyli załóżmy, że to jest nasz film tutaj. No i ja sobie dodam jakiś box, aby było widać, czyli na przykład dam sobie color mate i dam sobie jakiś tutaj czerwony mate, aby był. Daję sobie na box. No i teraz stworzyliśmy sobie sekwencję made, więc teraz sobie przerzućmy animację tekstu, którą robiliśmy. Ja mam tu drugi projekt na inny poradnik, więc przesuwam sobie teraz tekst do naszego filmu. No i teraz obojętnie jakiego momentu, audio mogę usunąć, bo tutaj nie ma. No i mamy nasz film, a potem ta animacja naszego tekstu wchodzi. Więc właśnie w taki sposób możecie stworzyć właśnie animację tekstu, która wygląda w taki sposób za pomocą Matte Planche. Więc to jest jakby początek wykorzystywania jego. Zrobimy sobie kilka jeszcze animacji tekstu, aby właśnie nie było, że wszystkie animacje tekstu są w Afterze. Jednak mimo wszystko w Afterze to być można było zrobić o wiele szybciej niż w Premierze, bo nie ma takiego bałaganu, tylko wszystko jest jakby mniej więcej na dwóch warstwach. Więc to tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie i jak macie jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzach i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć! Kolejny poranek z animacją tekstu będzie we wtorek, także zapraszam do oglądania.